szpinaczek. Wszystkie składniki macie w opisie. Zacznijmy od początku. Wysoki rondel, masło, cebula. Niech się zesmaży, niech się zeszkli. Do tego czosnek. Mieszamy energicznie, bo czosnek się lubi przypalić, a wtedy robi się gorzki. Rondel wysoki dlaczego? Żeby nam się zmieścił świeży szpinak. Mi się nie zmieścił. Czekam, aż się zredukuje. Dodam drugą połowę. Także bez paniki. To się wszystko zmieści, bo się skurczy. Sól i pieprz do smaku. I się ładnie skurczyło, jak widać. No to teraz kolorowe pomidorki koktajlowe. Fru! Wpadły. Niech się chwilę zaprzyjaźni. Nasz szpinak i nasze pomidorki, sól i pieprz. Teraz śmietana. Mieszam. Gałka muszkatołowa na wierzch. Mieszam i zostawiam na 10 minut. Niech się podusi w śmietanie nasz szpinak. I podaję z gorącym makaronem muszelki. Udekorowane, ułożone, ozdobione pomidorkami koktajlowymi. Parmezanem i liśćmi szpinaku. Ale nasz szpinak też smakuje doskonale samodzielnie. Zapraszam, wypróbujcie przepis. Smacznego.